W pierwszym czytaniu z Księgi Sędziów dowiadujemy się o początku historii Samsona. Otóż jest pewien człowiek, Manoach, ma żonę, która jest niepłodna i tej żonie objawia się anioł pański, mówiąc, że pocznie i porodzi syna, ale ma nie pić wina ani sycery, ani nie jeść nic nieczystego. Bardzo ciekawe, że anioł jakby stawia pewnego rodzaju warunki albo pewnego rodzaju ofiarę za to, że ma narodzić się syn. Cokolwiek byśmy powiedzieli o przyczynach, dlaczego anioł tak mówi do kobiety, jedno jest pewne, że jest tu pewien element wyrzeczenia, tajemnicy o wyrzeczeniu, prawdy o wyrzeczeniu, że człowiek, chociaż wiele wycierpiał jak owa kobieta, że człowiek, który każdy z nas ma jakieś swoje powołanie, że człowiek może się czegoś wyrzec, co jest dobre, w jakimś dobrym celu, w jakimś dobrym celu. My za bardzo dzisiaj kładziemy nacisk na to, żeby nam było przyjemnie, żeby mieć to, co chcemy. Sztuka polega na tym, i to widzimy przy ruratach, przy wstawaniu rano, czy choćby abstynenci to doskonale widzą, czy ci, którzy trenują, że trzeba się wyrzec czegoś, żeby mieć coś więcej. I warto by przy tej historii zadać sobie pytanie, czy ja umiem się wyrzekać, czy ja chcę się wyrzekać, czy mam takie sprawy, które mówię, tak, wyrzeknę się, dlatego żeby otrzymać za to coś więcej. Jeśli chodzi o psalm, Pan Bóg słyszy słowa psalmisty: bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Czyli Pan Bóg jest kimś, do kogo się uciekam, ale muszę się uciekać przed kimś. Zamkiem warownym to znaczy zamkiem, który się dobrze zamyka. To jest miejsce, gdzie jestem totalnie zamknięty, dlatego żeby mi szkoda nie zrobili ci, którzy chcą mnie zniszczyć. Oczywiście trzeba być w życiu otwartym na człowieka, trzeba być też otwartym na przyjemności, ale tak jak nieraz trzeba się zamknąć przed pewnymi przyjemnościami i nauczyć się wyrzeczenia, tak czasami trzeba się zamknąć przed niektórymi ludźmi, zamknąć się po to, żeby się ocalić. Tak rozumiemy rekolekcje w zamknięciu, rekolekcje ignacjańskie, tak rozumiemy to, że wchodzimy do pewnej izdebki, ale tak też rozumiemy to, że czasem w życiu człowiek musi postawić Boga między siebie a innych ludzi. Bóg musi być tym zamkiem warownym, który sprawia, że ja się oddalę od drugiego człowieka, dlatego że ten drugi człowiek może mnie zniszczyć. To Bóg, nie moja nienawiść, nie moja niechęć, nie moje lenistwo, nie moja obojętność, ale to Bóg może być zamkiem warownym, która sprawia, że ci, którzy bez tego zamku by mi zrobili szkodę, z tym zamkiem szkody mi żadnej nie zrobią. Ewangelia opowiada o narodzeniu, czy zapowiedzi narodzeniu Jana Chrzciciela. I znowu, jak w Starym Testamencie, mamy niepłodną kobietę. Jednak tutaj anioł objawia się nie kobiecie, ale objawia się jej mężowi. I znowu mamy element pewnego rodzaju wyrzeczenia. To znaczy to, że Zachariasz musi pozostać niemy aż do narodzin. Aż do narodzin syna. Zwróćmy jednak uwagę na jeden moment. Oni byli oboje podeszli w latach i byli sprawiedliwi. Ciągle sobie myślę, jak to jest przeżyć całe życie, być porządnym, a jednak doświadczać jakiegoś dramatu, bólu, bo to był dramat nie mieć dzieci. W tamtych, zwłaszcza czasach, dramatem, jednym z największych nieszczęść było być niepłodnym. I pomimo tego, że byli niepłodni, pomimo tego, że nie mieli dziecka, pomimo tego, że Pan Bóg jakoś im nie błogosławił, byli sprawiedliwi. Zachariasz dalej służył w świątyni jako kapłan, Elżbieta robiła w życiu to, co robiła, co świetnie potem wyjdzie też przy spotkaniu z Maryją. Nawet jeśli w życiu masz ciężki krzyż, nawet jeśli w życiu Pan Bóg ci w tym momencie nie błogosławi, daj Panu Bogu czas. Albo nie błogosławi ci tak, jak tobie się wydaje, daj Panu Bogu czas. Bo przyjdzie taki czas, że jeszcze będziesz wielbił Pana Boga, że jeszcze zobaczysz, po co to wszystko było. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.